Jakiś czas temu, dokładnie w tym samym środowisku, nagrywałam dla Was psychologiczne Q&A, w którym odpowiadałam na Wasze pytania związane z psychologią. I pomiędzy tymi pytaniami pojawiło się o takie stwierdzenie. Kiedy zgłębisz wiedzę na temat MBTI i dowiesz się, jaki masz typ osobowości, idę o zakład, że INFP. I ja, słuchajcie, po pierwsze miałam takie what the heck, w sensie, że ja nikogo nie pytałam zdania, nie wiem, co to jest za test i w ogóle co tu się zadziało. A po drugie pomyślałam, że to jest bardzo ciekawe i że ja w ogóle jestem hiper ciekawa, czy faktycznie mój obserwujący tylko po oglądaniu moich story jest w stanie coś trafnego wywnioskować na temat mojej osobowości. I dzisiaj, słuchajcie, to sprawdzimy i dowiemy się, czy to jest, wiecie, jakiś popularny test psychologiczny, którego ja nie znam i będziecie się ze mnie bardzo śmiali, że ja nie znam takich popularnych testów, czy to jest jakiś w ogóle internetowy bullshit. Mi na ten moment, słuchajcie, szczerze mówiąc, kojarzy się to trochę z Tinderem, bo na Tinderze ludzie wpisują sobie, że oni są i potem, wiecie, normalny człowiek nie wie, co to znaczy i trzeba to googlać, a potem się okazuje, że to jest na przykład człowiek o wysokiej ekstrawersji. No słuchajcie, śmieszne jest to wszystko. W każdym razie ja zaraz sobie research, zobaczymy, co to jest i zobaczymy, czy dowiemy się czegoś o mnie. Dobra, z researchu wikipediowego wynika, że jest to kwestionariusz samoopisowy, który pokaże, w jaki sposób postrzegam świat i jak podejmuję decyzje. I cała koncepcja jest oparta na Jungu. Jung rysował mandalę, ciekawy bardzo koleś. I potem została rozszerzona. Okej, okay, dobra, robimy. Dobra, słuchajcie, biorę laptopa i będziemy szukać tego testu. Tutaj napotkałam na swojej drodze pewne problemy ze znalezieniem tego testu, więc stwierdziłam, że wybierzemy taki test 16 personalities i założymy, że to jest właśnie ten MBTI, bo on wydaje mi się najbardziej zbliżony. I zobaczmy, który to był ten założony przez tego gościa. ENFP! Jesteśmy, uwaga! Jestem działaczem, entuzjastyczni, twórczy i towarzyscy ludzie, charakteryzujący się wolnym duchem, którzy zawsze mają powód, aby się uśmiechnąć. Jeju, dobra, teraz sobie myślę, że to bardzo miłe, że ktoś tak mnie postrzega. I szczerze mówiąc, myślę, że dosyć trafnie mnie to opisuje, ale zerknę też na inne osobowości. Mamy działacza, dalej mamy protagonistę, charyzmatyczni i inspirujący liderzy. Hej, 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 to też jestem ja. Potrafiący mocno uchwycić uwagę swoich słuchaczy. Myślę, że jak przemawiam, to zdecydowanie potrafię utrzymać uwagę moich słuchaczy. Bardzo lubię prezentować, więc myślę, że protagonista też nie byłby taki tutaj nietrafny. Pośrednik. Uprzejmi i altruistyczni ludzie o poetyckiej duszy. Mam poetycką duszę. Zawsze chętni do pomocy dla dobrego celu. Wydaje mi się też trafne. Słuchajcie, wszystko tu będzie zaraz trafne. Rzecznik. Spokojny i tajemniczy. A jednocześnie bardzo inspirujący i niestrudzeni idealiści. Absolutnie jestem też idealistką. Jestem też perfekcjonistką. Ale słuchajcie, wydaje mi się, że w ogóle ja po prostu jestem dyplomatą, tutaj wiecie, wszystkimi tymi czterema. Ale słuchajcie, skromnością na pewno nie grzeszę. Nie, słuchajcie, oczywiście robię to wszystko tutaj z pewnym dystansem, trochę się z siebie śmieję, więc tutaj wiecie, też nie oceniajcie mi tutaj zaraz z jakiegoś narcyza. By the way, w ogóle skończyłam teraz cały semestr o narcyzmie, więc mam gdzieś to z tyłu głowy tutaj. Dobra, lecimy dalej, analitycy. Tutaj przeglądałam wszystkie rodzaje osobowości i z większością się identyfikowałam, przynajmniej w pewnym stopniu, ale oszczędzę już Wam tutaj moich komentarzy. W ogóle jestem ciekawa, czy Wy też tak macie, że ze wszystkim się identyfikujecie. Podlinkuję Wam ten test w opisie i jeżeli chcecie, to możecie skomentować, co Wam tam wyszło i czy tylko ja jestem takim narcyzem. No i co, słuchajcie, nie przedłużając, przejdźmy teraz do testu i zobaczmy, czy faktycznie mam taką osobowość, jaką zdiagnozował u mnie mój obserwujący. Klikamy test osobowości. Jestem mega ciekawa. Jak ci trudno nawiązywać nowe znajomości? Nie zgadzam się. Dosyć łatwo poznaję ludzi. Często się zamyślasz, odcinając się od otaczającego cię świata. Zgadzam się. Czasami tak mi się zdarza. Starasz się odpowiadać na e-maile tak szybko, jak to możliwe. Nie zasiesz bałagan w skrzynce odbiorczej. Myślę, że się zgadzam, ale nie jakoś tak wybitnie, bo czasami odkładam pewne maile, więc trochę tak, trochę nie. Niewielki stres nie zakłóca Twojej umiejętności relaksowania się i koncentracji. Zgadzam się. Zazwyczaj nie czytasz, nie zaczynasz rozmowy. Nie zgadzam się, często zaczynam rozmowę. Rzadko robisz, wyłącznie z ciekawości.
wątpliwości. Nie zgadzam się absolutnie, często robię coś z ciekawości. Czujesz się lepszy od innych ludzi. Dum, dum, dum. I teraz robię ten test publicznie i wszyscy będziecie mogli mnie tutaj ocenić. Ale ja będę szczera. Myślę, że czasami czuję się lepsza od innych ludzi. Myślę, że tak. Myślę, że każdy czasami czuje się lepszy od innych ludzi, a bardzo często czuje się też gorsza od innych ludzi. Szczególnie jak się porównuje, wiecie, z influencerkami, nawet ludźmi z mojej prywatności. Ale myślę, że no, gdyby to było pytanie, że czujesz się gorszy od innych ludzi, to bym zaznaczyła, że tak. A jak czuję się lepszy, też zaznaczam, że tak, bo czuję się raz lepsza, raz gorsza. No, tak jest prawda. Bycie zorganizowanym jest dla Ciebie ważniejsze niż bycie elastycznym. Absolutnie nie. Nie, jestem elastyczna. Mam plan, ale zawsze on może się zmienić, więc nie zgadzam się. Zazwyczaj jesteś zmotywowany i energiczny, bardzo się z tym zgadzam. Wygranie dyskusji ma dać mniejsze znaczenie niż dobre samopoczucie. Nie, ja jestem taka, słuchajcie, że ja... Czekajcie. Mniejsze znaczenie. Tak, zgadzam się. W sensie ma mniejsze znaczenie. Ja jestem taka, że absolutnie nienawidzę takich sporów o to, kto miał rację. Dlatego nie podejmuję tematów aborcji, tematów, nie wiem, bycia lewakiem, prawakiem po prawej stronie, bo nie cierpię dyskutować, szczególnie w internecie, nie cierpię dyskutować na Messengerze. Zazwyczaj ścinam w ogóle dyskusję albo piszę okej, to jest twoje zdanie, okej. Na żywo bardziej jestem taka, wiecie, że możemy o tym pogadać z szacunkiem, ale ogólnie nie lubię takiego spierania się o coś, kto ma rację. Każdy ma jakąś tam swoją rację i żyje w gronie ludzi, którzy się z nim zgadzają i no, szczególnie nie cierpię się po prostu kłócić z obcymi ludźmi i w ogóle tego nie robię. Bo w ogóle nie jest dla mnie ważne, kto wygrał, kto ma rację, tylko raczej, żeby nam się miło gadało i miło ze sobą żyło. Często czujesz przymus usprawiedliwiania się innym ludziom. Myślę, że nie. Może czasami, ale chyba nie. Twój dom i twoje miejsce z pracy są uporządkowane. To jest śmieszne, bo wiecie z mojego filmiku o YouTube o ubraniach, że ja mam ogólnie porządek w pokoju, ale w garderobie mam zawsze burdel. Ja mam zawsze bałagan w ubraniach. Zawsze. Po prostu, wiecie, nie można być moim zdaniem wszędzie uporządkowanym, w sensie niektórzy tacy są, ale ja taka nie jestem, totalnie jestem tu elastyczna, więc to jest trudne pytanie. Myślę, że zgodzę się z tym, ale tak mało się zgodzę, bo ogólnie większość mam rzeczy uporządkowanych, ale no garderoba zawsze, drzwi wstydu, nadal tam nie posprzątałam od ostatniego filmu na YouTubie, możecie sprawdzić, kiedy to było. Być w centrum uwagi, nie mam nic przeciwko, zgadzam się. Uważasz, że jesteś bardziej praktyczny niż kreatywny? Nie, jestem bardziej kreatywna. Ludzie rzadko wyprowadzają się z równowagi. Myślę, że tak. Myślę, że wyprowadzają mnie. Ale nie aż tak często. Twoje plany podróży są zazwyczaj dobrze przemyślane. Chyba nie. Często masz problem ze zrozumieniem, co czują inni. Myślę, że nie, ale ja zawsze sobie zostawiam taki margines na to, że się pomyliłam. Zawsze uważam, że nie wiemy, co się dzieje w życiu drugiego człowieka, że możemy się pomylić bardzo głęboko i kogoś skrzywdzić, więc ja jakby odczytuję emocje innych ludzi, wydaje mi się, że trafnie, ale zawsze zostawiam sobie taki margines, że mogę nie wiedzieć, co się dzieje w danym momencie, bo nie wszyscy chcą nam mówić o wszystkim i to jest absolutnie w porządku, więc myślę, że się z tym nie zgodzę, ale no, płynę zmienia się bardzo szybko. Tak. W czasie dyskusji dotarcie do prawdy powinno być ważniejsze od ludzkich uczuć. Nie zgadzam się z tym. Rzadko martwisz się skutkami, jakie twoje działania mają dla innych ludzi. Myślę, że trochę tak może być. Że nie jestem aż tak daleko myśląca o tym, czy kto inny sobie coś pomyślał, czy ja na pewno nikogo nie skrzywdziłam. Jakby każdy ma swój, wiecie, rozum, każdy ma swoje uczucia, żeby nad nimi panować. Myślę, że myślę nad tym, ale jakby tak nie rozpamiętuję tego, więc to znaczy, że zgadzam się. Twój styl pracy bardziej przypomina wybuchy energii niż metodyczny i zorganizowany proces. Tak. W sensie trochę mam też zorganizowany proces, bo ja na przykład teraz stawiam filmy na YouTube co wtorek, więc jestem zorganizowana, ale no zgodzę się z tym. Często zazdrościsz innym ludziom. Tu trochę tak, trochę nie, bo słuchajcie, bardzo mocno z tym walczę. Bardzo mocno z tym walczę. Porównywanie się, zazdrość jest absolutnie bez sensu. To jest logicznie bez sensu, więc absolutnie staram się tego nie robić.
ale czasami, no wiecie, to są jednak emocje, zazdrość jest emocją, więc ciężko jest nad tym zapanować. Więc środeczek wybierzemy. Czyli spotkanie towarzyskie. A myślę, że nie. Ale też bardzo lubię czytać i bardzo lubię spędzać czas sama ze sobą. I wiecie, w takim bliskim gronie mi najbliższych osób. Jakby nie muszę mieć wielu nowych osób bardzo często, bardzo dużo. Jakby lubię poznawać nowe osoby, ale jakby często więcej przyjemności sprawia mi rodzina i przyjaciele. Najważniejszą częścią każdego projektu jest opracowanie planu i trzymanie się go. Ja się z tym zgodzę, bo lubię planować. Dobra, 40% dopiero. Za dużo tutaj robię wam anegdotek. Rzadko dajesz się podnieść fantazją i ideą. Nie zgadzam się, często daję się podnieść. W czasie spacerów w przyrodzie często się zamyślasz. Bardzo, zawsze. Jeśli ktoś nie odpowiada szybko na twój mail, zaczynasz się martwić, czy powiedziałeś coś nie tak. Nie zaczynam się martwić. Jako rodzic wolałbyś, żeby twoje dziecko było mądre niż miłe? Boże, to pytanie jest bez sensu. Uważam, że to pytanie jest tak bez sensu, bo będzie i mądre, i miłe. W sensie każde dziecko jest, jakby ma jakieś, wiecie, nie można być zero mądrości i zero bycia miłym. Bez sensu jest to pytanie. Ja jakby pasuję tutaj w tym pytaniu, bardzo mi się nie podoba to pytanie. Czy pozwolisz innym ludziom wpływać na twoje działania? Nie pozwalasz innym ludziom wpływać na twoje działania. Nie zgadzam się, bo ja zbieram feedback od ludzi i zastanawiam się, czy mają rację i jakby bardzo szanuję zdanie innych ludzi i często się nim sugeruję. Twoje marzenie koncentrują się na realnym świecie i wydarzeniach. Tak, zaznaczę, że tak, ale ja marzę o dużych rzeczach i uważam, że duże rzeczy są realne, a dla wielu ludzi mogą być nierealne, ale dla mnie są realne, bo mam odwagę marzyć i wierzę w siebie. Możecie sprawdzić na moim blogu moje Impossible List. Tam naprawdę są wszystkie moje marzenia i plany, ale ja o nich nigdy nie mówię, bo nie chcę, żeby ludzie mnie, wiecie, jakoś demotywowali do nich. Ale możecie sobie przeczytać. Po przejściu do nowej pracy szybko angażujesz się w życie nowej społeczności. Tak. Twoje działania są częściej natchniona improwizacja niż zaplanowanie. Jakby ja lubię planować, ale jestem bardziej elastyczna niż planuję. Więc uważam, że często improwizuję, ale no nie, też nie zawsze. Twoje emocje kontrolują ciebie bardziej niż ty je. Ja to dosyć dobrze panuję nad emocjami. Lubisz spotkania towarzyskie wymagające przebierania się lub odgrywania lul? O, ja zawsze mi się marzyła impreza taka, wiecie, na przebieranie się, więc myślę, że tak, bardzo, bardzo mi to kręci. Chociaż nie zdarzyła się jeszcze chyba taka w moim życiu, że musiała się jakoś, wiecie, fajnie przebrać. Nie, byłam na takiej, czekajcie, to była 18, fajnie było wtedy. Dobra. Spędzasz dużo czasu roztrząsając idee nierealistyczne i niepraktyczne, ale za to bardzo intrygujące. Trochę się z tym zgodzę. Lubię tak, wiecie, sobie myśleć na jakichś takich, nie wiem, marzycielskich, romantycznych, nie wiem, no takich rzeczach, wiecie. Wolisz improwizować niż poświęcać dużo czasu na szczegółowe planowanie. Takie pytanie już gdzieś tam było podobne. Myślę, że tak. Ale no, jakby też planuję. Jesteś osobą raczej wycofaną i spokojną. Nie. W sensie jestem spokojna. Jakby jestem bardzo ekspresyjna, ale myślę, że jestem bardziej ekspresyjna w momencie prezentowania. Czyli ja teraz jak robię wam film na YouTube, to ja prezentuję wam coś, więc jestem ekspresyjna. W momencie, w którym mam prezentację, jestem ekspresyjna. W momencie, w którym mówię coś publicznie albo przy większej grupie ludzi. Ale na co dzień myślę, że jestem dosyć spokojna. I jakby nie krzyczę do mojej mamy: mamo! Znaczy czasami tak, ale raczej jestem spokojna. Pamiętam, jak kiedyś mój kolega Alan, którego pozdrawiam, przyjechał do mnie do domu i powiedział, że jeju, że ja w środowisku domowym jestem taka spokojna. No i taka jestem właśnie. Więc both. Gdybyś miała własny biznes, nie czułbyś lojalności wobec mało wydajnych pracowników? Nie zgadzam się, bo bym czuła lojalność do wszystkich moich pracowników. Serio. Myślę, że ja będę zatrudniać tylko fajnych ludzi, jeżeli będę miała własną firmę. Często zastanawiasz się nad sensem istnienia. Tak, bardzo często. Podczas planowania logika jest dla ciebie ważniejsza niż uczucia. Nie zgadzam się. Możliwość wspólnego wyboru jest dla ciebie ważniejsza niż lista zadań. Tak. Jeśli twój przyjaciel i przyjaciółka jest smutny, zaoferujesz mu jej raczej wsparcie emocjonalne niż inny sposób rozwiązania. Myślę, że się z tym zgadzam, ale myślę, że też rozwiązania, ale jakby pracujemy razem nad tymi rozwiązaniami. Ja nigdy nie daję gotowych rozwiązań, tylko raczej, wiecie, wspieram. Rzadko się czujesz się niepewnie. Nie masz problemu z przygotowywaniem i przestrzeganiem własnego harmonogramu? Nie mam, ale jestem elastyczna, więc czasami zmieniam ten harmonogram. W przypadku pracy zespołowej będziesz mieć rację niż współpracować. No właśnie, nie zgadzam się chyba. Nie zgadzam się.
Myślisz, że należy szanować poglądy wszystkich osób, niezależnie opierają się na faktach, czy nie? Uważam, że tak. Uważam, że naprawdę, jeżeli ktoś nawet nie opiera swojego rozmowania na faktach, słuchajcie, to jest jego doświadczenie życiowe. On może mieć mądrość nie popartą badaniami naukowymi, tylko swoim doświadczeniem. I jego doświadczenie będzie dla niego prawdą, więc uważam, że tak. Masz więcej energii po spotkaniu w grupie ludzi. Myślę, że mam więcej energii w trakcie spotkania niż po samym spotkaniu. Więc myślę, że nie za bardzo. Często gubisz różne rzeczy? Nie, nie gubię. Jest, mamy 80% już. I 20 minut już robię ten test. Miało być 15. Za dużo mówię. Uważasz, że się za osobę stabilną emocjonalnie? Tak, jestem stabilna emocjonalnie. Co nie znaczy, że nie mam gorszych dni i w ogóle, wiecie, załamań nerwowych i tak dalej. Każdy ma. Twój umysł jest pełen nowych pomysłów i planów. Bardzo. Za dużo mam pomysłów, za mało czasu na realizację. Nie uważasz się za marzycielka, za marzycielkę. Nie zgadzam się, bardzo jestem marzycielką. Zazwyczaj stresuje Cię przemawianie przed tłumem ludzi. W sensie ja się tutaj nie zgodzę, bo wiem, co mierzy to pytanie, ale ja się stresuję. Za każdym razem się stresuję i w momencie, w którym zaczynam mówić, już przestaję się stresować. Więc zawsze przed się stresuję, ale no nie sprawia mi problemu po prostu występowanie przed dużymi grupami ludzi. Najczęściej polegasz na swoim doświadczeniu, nie wyobraźni. Nie, na wyobraźni też. Za bardzo martwisz się tym, co myślą inni ludzie. Nie, ale jakby martwię się, tylko tak jak już Wam mówiłam, filtruję to, myślę, konsultuję z moją najbliższą rodziną i przyjaciółmi. Jeżeli pokój jest wypełniony ludźmi, stoisz bliżej ściany, unikając jego środka. Nie, nie. Masz tendencję do zwlekania tak długo, aż zostanie za mało czasu. Każdy prokrastynuje, ja też prokrastynuję i często odwlekam, więc... Ale no myślę, że raczej nie. Potrafię też robić wcześniej rzeczy. W sytuacji stresującej czujesz niepokój. Kurde, wszyscy czują niepokój w sytuacji stresującej. Błagam. Uważasz, że bardziej się opłaca być lubianym niż mieć władzę? Tak, uważam, że tak. Zdecydowanie. Zawsze interesowały Cię rzeczy niekonwencjonalnie i niejednoznacznie. Na przykład w książkach, w sztuce, w filmach. Tak. W sytuacjach towarzyskich często przejmujesz inicjatywę? Tak. Czasami jakby ja się hamuję nawet, bo ja jestem taką właśnie, dobra, to ty zrobisz to, ja zrobię to, dobra, to zaczynamy, okej, to zróbmy tak. I czasami się hamuję, żeby po prostu dać też możliwość innym fajnym ludziom, którzy mają coś do powiedzenia. Mamy wyniki! Wyszedł działacz! Czekajcie! Aaaa, słuchajcie! Mój obserwator miał 100% rację! Wyszedł mi działacz! Dobra, jeżeli to oglądasz, a oglądasz, bo ja Ci wyślę link do tego filmiku, bo byłeś totalną inspiracją do tego, żeby w ogóle zrobić ten filmik, więc dziękuję Ci za ten komentarz. Wyszedł mi działacz! Bardzo tutaj pozytywnie mnie zdiagnozowałeś, jeżeli to jest faktycznie prawda. Wow, to było bardzo ciekawe. To było bardzo ciekawe. Myślę, że też taki, wiecie, mały informacja na koniec, że to nie jest test psychologiczny, w takim sensie, że to jest test, który sprawdza Waszą osobowość, ale testy psychologiczne, one muszą mieć standardowe warunki, czyli muszą być wykonywane w takich samych warunkach. A tutaj jak po lewej komuś się wyświetli taka reklama, po prawej komuś się wyświetli inna reklama, jak ktoś robi to jedząc płatki, inny robi to rozmawiając z ludźmi na YouTubie, więc myślę, że... Nie należy, wiecie, tak bardzo ufać tym wynikom po prostu przez brak standaryzacji. Ciekawa jestem, czy są jakieś normy. Nie wydaje mi się, bo przy takich testach też nie ma norm. Może przy tym MBI, a nie tutaj przy tym, co robiłam. Jakby do końca nie wiem, co zrobiłam. Czy zrobiłam ten MBI, czy nie. MBI? MBTI, sorry, MBTI. Nie wiem. W każdym razie pozdrawiam bardzo mojego obserwującego. Dziękuję za to, że mogłam nagrać ten film. I słuchajcie, no mam nadzieję, że to było dla Was ciekawe. Ciekawa jestem bardzo, jak Wam tam wyjdzie i czy nie ocenicie mnie za jakiegoś totalnego narcyza i w ogóle. To było naprawdę dzisiaj z dystansem. Serio, to był dystansik. W ogóle jakby nie bójmy się też mówienia o tym, kim jesteśmy, bo ja już za tydzień mogę być zupełnie inną osobą i co? I Wy już będziecie mieli opinię o mnie. O Boże, ale ona jest narcyzem, ona jest straszna i tak dalej. A ja już, wiecie, za tydzień mogę być totalnie kimś innym, więc słuchajcie, no z dystansem pozdrawiam Wam i kurde, świetnie się bawiłam dzisiaj, naprawdę fajne to było. Pa, pa.